Sesja plenarna, kolejna. Miłość nie wyklucza. Pani profesor Monika Płatek przygotowała tę sesję i przedstawi swoich gości. Proszę. Dzień dobry Państwu. Aż nie do wiary, że to, co się zaczęło 11 maja 2014 roku, naprawdę się spełnia, ale od razu pierwsze sprostowanie. Ja jestem tylko współtwórczynią tej sesji i zapraszając na scenę chciałabym również wyraźnie powiedzieć, że sesja została przygotowana we współpracy i razem cały czas zarówno z Anetą Ostrowską, zapraszam, jak i z panią Marią Pawłowską. I poza tym chciałabym poprosić również pozostałe panelistki i panelistę, panią profesor Ewę Łętowską, panią Elżbietę Szczęsną, panią Annę Zawadzką, która w dużej mierze przyczyniła się do tego, że pomysł tej sesji został zrealizowany panią Ewę Wojdyłę i pana Piotra Pacewicza. W sesji również miała wystąpić pani pastorka Halina Radacz. Niestety ze względu na stan zdrowia to jest niemożliwe. Natomiast postanowiłyśmy nie zapraszać nikogo w to miejsce i udzielić czasu pozostałym osobom, a ja sobie pozwolę tylko krótko na temat, o którym miała mówić pani pastorka, powiedzieć. Pomysł, bardzo bym prosiła, żebyście Państwo sobie spokojnie zajęli miejsca. Pomysł panelu wziął się z wielu rzeczy. Po pierwsze ze stwierdzenia Anety, że ona też by chciała swojej córce urządzić wielkie, wspaniałe wesele. Wziął się również z domagania się od dawna Anny Zawadzkiej o tym, żeby mówić o równym statusie i równości osób bez względu na ich płeć. Wziął się także z takiego ciągłego powtarzania, że to jest wyzwanie na przyszłą kadencję. Mówienie o związkach partnerskich bez względu na płeć i małżeństwach osób homoseksualnych to jest wyzwanie na przyszłą kadencję. Nie, to jest wyzwanie na teraz, a nie na przyszłą kadencję. I wreszcie wziął się z tego i w takiej kolejności będziemy prosili, abyście Państwo zabierali głos. Wziął się z tego, że czas naprawdę po pierwsze rozwiać stereotypy, rozwiać mity, rozwiać nieprawdziwe teksty i odpowiedzieć sobie na pytanie, czym jest orientacja seksualna i czym w ramach tej orientacji seksualnej jest orientacja homoseksualna z punktu widzenia wiedzy, nauki. Po pierwsze biologa, biolożki i tu będzie mówiła o tym pani Maria Pawłowska. Po drugie, czym to jest z punktu widzenia religii i o tym miała mówić pani pastorka. Ale następny punkt to jest, czy naprawdę tak jest, że artykuł 18 kodeks konstytucji, który mówi o tym, że konstytucja wspiera małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzinę i macierzyństwo, staje na jest barierą przed małżeństwami jednopłciowymi. Czy naprawdę tak jest? I bardzo serdecznie dziękuję pani profesor Ewie Łętowskiej, że zgodziła się uczestniczyć w tym panelu. I wreszcie zależy nam również, bo było dużo więcej, muszę powiedzieć, było dużo więcej oczywiście osób zaproponowanych, ale mamy tylko godzinę. Bardzo dziękujemy Kongresowi Kobiet, że uznał wagę tego problemu i zgodził się, aby ten problem był prezentowany na głównej scenie i w plenarnym posiedzeniu. I stąd też musieliśmy się ścieśnić. Natomiast to jedno jest ważne, żeby mówiąc o osobach homoseksualnych, zobaczyć, o kim my naprawdę mówimy. Mówimy o braciach, siostrach, kuzynkach, kuzynach, przyjaciołach, znajomych, ale mówimy również o matkach, ojcach, mówimy o rodzicach. I dlatego też bardzo dziękuję zarówno Anecie Ostrowskiej, że od razu przyjęła zaproszenie i się włączyła w przygotowanie tego panelu, jak i to, że zgodziła się zarówno ona, jak i Elżbieta Szczęsna, obie panie ze Stowarzyszenia Akceptacja, aby opowiedzieć, jak to jest być matką w Polsce osoby, która jest homoseksualna, zarówno kobiety, jak i mężczyzny. No i wreszcie oczywiście nie byłoby nas tutaj, gdyby nie Anna Zawadzka. Trzeba oddać głos samym zainteresowanym i bardzo dziękuję
a jest Piotr Pacek. Jest. I bardzo dziękuję również pani Ewie Wojdyło, że zechciała się zgodzić i odpowiedzieć na to. No dobrze, ale od strony psychologicznej, psychicznej, jak to jest mierzyć się z tekstami, które są poniżej godności, z tekstami, które tak naprawdę ćwiczą nas w tym, abyśmy byli przyzwyczajeni, że można wykluczać ludzi z racji cechy, którą posiadają. Raz to jest osoba homoseksualna, innym razem to będzie osoba, która popełniła przestępstwo, którą będziemy nazywać bestią i pozwalać łamać podstawy prawa karnego. Nie będę wchodzić w inny temat. Innym razem to będzie uchodźca, którego będziemy portretować jako terrorystę. To jest ćwiczenie. I też bardzo by nam zależało na tym, żeby przestać. I w związku z tym ten głos ostatni to jest głos prasy, mediów, ale również prasy, mediów rozumianych jako obywatele, obywatelki, którzy są krytyczni na to, co się dzieje, potrafią słuchać i potrafią to, co słyszą, tłumaczyć. I to będzie głos pana redaktora Piotra Pacewicza, za co bardzo dziękuję. Mamy godzinę, mamy krótkie wystąpienia. Jeżeli będzie czas na dalszą dyskusję, to cudownie. Jeżeli nie, to wtedy niestety w kuluarach. Bardzo proszę, oddaję głos pani Marii Pawłowskiej. Nie, jeszcze muszę powiedzieć. I o tym będzie też mówiła Aneta Ostrowska. Bardzo chcieliśmy na ten panel przygotować książkę. Ja miałam ambicje, żeby przygotować książkę Biologia nie wyklucza, później z tego się zrobiła Miłość nie wyklucza. I książka będzie, mam nadzieję, na przyszłym kongresie. Będzie wydana, bo już są teksty i bardzo dziękuję za tekst Marii Pawłowskiej, Ewy Wojdyło i Piotra Pacewicza. Mówię w kolejności tak, jak teksty już przychodziły. Natomiast w międzyczasie rzeczywiście jest książka na dzisiejszy panel. To jest książka Rodzice, wyjdźcie z szafy, nawiązujący do pięknej książki redaktor Anny Laszuk, Dziewczyny, wyjdźcie z szafy, o tym, jak to jest być rodzicem dzieci, które są lesbijkami i gejami. I rozumiem, że książka będzie dostępna na kongresie i o tym więcej powie pani Anna Ostrowska. I już teraz naprawdę oddaję głos. Maria Pawłowska. Dziękuję. Ja bym chciała zacząć od poproszenia, żeby mnie uciszyć, jak będę za długo gadała, bo jest niezerowe prawdopodobieństwo, że się zgadam. Będę patrzyła na zegarek, ale jestem nieśmiała, więc wolałabym, żebyście państwo sami pilnowali swojego czasu. Dobrze. To przepraszam, to będę patrzyła na zegarek w takim razie ja. Ja jestem biolożką. Mnie poproszono, żeby to zacząć, ponieważ znaczy, ja wykładam na Gender Studies w Warszawie. Ja tam sama wysłałam swój program, który zaproponowałam, wracając do Polski kilka lat temu, ponieważ mam takie naprawdę oblewające mnie regularnie fale furii, kiedy słucham polskich parlamentarzystów, parlamentarzystek, w ogóle osoby publiczne, mówiące, że homoseksualność, homoseksualizm jest nienaturalny. I to są osoby, które, znaczy ciekawą byłoby dać się z nimi dyskusję, co oni rozumieją przez naturalne bądź nienaturalne, ponieważ jeżeli popatrzymy, że nienaturalne bądź naturalne to jest coś występujące w naturze, no to chcemy czy nie, ludzie, homo sapiens, to jest gatunek ssaka, po prostu. Więc wszystko, co my robimy, może na swój sposób być interpretowane jako naturalne. Nawet jeżeli chcemy pominąć ten aspekt, to nasz najbliższy krewny, szympansy bonobo, z którymi mamy ponad 98% wspólnego DNA, czyli no, tak generalnie to jest plus minus to samo, uprawiają procentowo więcej stosunków homoseksualnych niż heteroseksualnych. Nasi najbliżsi krewni. Nie szukając dalej wśród innych gatunków i wśród innych grup zwierząt, ponieważ u samych ptaków, prawdopodobnie ponad u połowy ptaków zaobserwowano zachowania homoseksualne i w całości jest ponad 1000 gatunków, u których zaobserwowano zachowania homoseksualne idące od, że tak powiem, jednorazowych stosunków seksualnych po trwające całe życie tych osobników związki. I jedyne zachowanie, którego jakby nie zaobserwowano u innych gatunków, to jest homofobia. Tutaj my przodujemy jako ludzie. I jeżeli chcemy się interesować naturalnością i nienaturalnością, no to możemy się nad tą homofobią pochylić, ponieważ no naprawdę tutaj wystajemy, odstajemy od reszty.
I to jest ciekawe, ponieważ no, to nie jest oczywiście jedyne, w czym odstajemy od reszty. To, co państwo teraz robią, czyli siedzą na krzesłach zrobionych z plastiku, czyli przerobionych z małych miliony lat temu zwierząt, w sali, w której nie ma okien, ani świeżego powietrza i dostępu naturalnego światła, to nie jest naturalne w tym sensie, że z własnej woli nie robi tego żaden inny gatunek. Żaden inny gatunek nie nauczył się pisać listów miłosnych, tak żebyśmy o tym wiedzieli. Żaden inny gatunek nie słucha radia i nie ogląda telewizji z własnej woli, tak żebyśmy o tym wiedzieli. Ale jeden moment, kiedy nas ta naturalność interesuje, a szczególnie osoby publiczne, to jest cudze życie seksualne, prawdę mówiąc, i układy rodzinne. To jest... Naprawdę, dziękuję. To jest jedyny moment, gdzie rzeczywiście się na to powołujemy. To jest z punktu widzenia biologii zupełnie bardzo łatwe do podważenia, a z punktu widzenia polityki naprawdę dosyć ohydne, ponieważ tak naprawdę natura to nie jest prawdopodobnie coś, czego powinniśmy chcieć czerpać tak jakoś straszliwie bardzo, ponieważ kazirodztwo, zjadanie swoich młodych, gwałty, zabójstwa, jakby na to nie patrzeć, to jest coś, czego jest mnóstwo w naturze i nie próbujemy na szczęście już generalnie tłumaczyć ludzkich zachowań tym, nie tłumaczymy gwałcicieli zazwyczaj tym, no są, zdarzają się ludzie, ale na szczęście to jest mniejszościowy dyskurs. No szympansy też gwałcą, to jest naturalne, tak ma być, prawda? Jest sobie kodeks karny, który mówi, to jest przestępstwo, nie wolno i to, że to występuje u innych gatunków, nie jest wytłumaczeniem tego typu zachowań. I chciałabym, żeby też było jasne, już właśnie zmierzając do końca, że to, że bonobo i tysiąc ponad innych gatunków mają stosunki homoseksualne, w żaden sposób nie legitymizuje jedno- lub różnopłciowych związków. To, że ludzie mają prawo do małżeństwa, niezależnie, znaczy zakładając oczywiście, że druga osoba też tego chce, nie powinno być w żaden sposób osadzone w biologii. Prawdę mówiąc, ja w ogóle nie chciałabym musieć jako biolożka brać udział w tej dyskusji, ponieważ to są prawa człowieka i to nie jest na zasadzie bo też to robią, to my powinniśmy mieć prawo. To jest na zasadzie, to jest prawo człowieka, ja jestem człowiekiem, ja powinnam mieć do tego prawo. I jedyny powód, dla którego ja w ogóle biorę udział w tej dyskusji, bo właśnie mam kurs na Gender Studies, biologia i gender i seksualność, biologia, kultura, to jest to, że my non-stop sobie tą biologią zupełnie bezzasadnie wycieramy buzię. Nie ma ku temu powodu, nie powinniśmy tego robić i to w ogóle nie powinien być element dyskusji. To są prawa człowieka, biologia czy nie biologia. Ja bardzo przepraszam. Dałam ciała oczywiście, bo jak państwo widzicie, lecą tutaj przygotowane przepięknie przez Maję Korzeniowską i Fundację bądź Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza materiały, które również są dostępne i pokazują, jaki naprawdę jest stosunek Polek i Polaków, nawet przy tak daleko posuniętym homofobicznym nastawieniu do relacji ludzkich osób bez względu na orientację seksualną. Ja miałam nadzieję, że Maria Powłoska to powie, ale w takim razie ja to powiem, że musimy zdać sobie sprawę z tego, że człowiek ma orientację seksualną. Z tych orientacji seksualnych na dzisiaj rozpoznanych to jest orientacja heteroseksualna, homoseksualna, biseksualna, aseksualna i na tym się zatrzymam i te wszystkie są równoważne, choć nierównoliczne. I z różnic w liczności nie powinniśmy wyciągać daleko idących skutków. Teraz miała być pani pastorka, nie będę jej zastępować, ale znalazłam cytat z Biblii, na który bardzo często się powołują ci, którzy uzasadniają wolą boską i to jest bardzo charakterystyczne, że mamy ten zwyczaj, aby swoje niskie, wąskie myślenie i poglądy uzasadniać wolą wyższej istoty i na nią przerzucać. I rzeczywiście w Biblii jest taki pasus. Proszę posłuchać. Nie łudźcie się, ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwiąźli, ani mężczyźni współżyjący ze sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą Królestwa Bożego. Pomijając to, że nie ma tutaj ani słowa o kobietach żyjących ze sobą, to proszę zauważyć, jak ciekawie wyciągamy z tekstów biblijnych pasus, który nam pasuje, a zostawiamy na boku wszystkich nas, bałwochwalców, cudzołożników, rozwiązłych, chciwych, złodziei, pijaków, oszczerców, zdzierców, którzy są albo na równi,
albo jednak musimy sobie zdać sprawę z tego, że tego typu tłumaczenia tak naprawdę przeczą istocie, która w religii tkwi. I jak mówił rabin Hallel, w religii podstawą jest kochaj bliźniego jak siebie samego. Reszta to jest tylko komentarz do Tory i komentarz do Biblii. I w związku z tym, skoro możemy zostawić sakrum tam, gdzie jego miejsce, a przejść do prawa, które nie powinno być profanum, to chciałabym poprosić panią profesor Ewę Łętowską o zabranie głosu i wytłumaczenie, do jakiego stopnia to powoływanie się na artykuł 18, który pozwolę sobie raz jeszcze przypomnieć, żebyśmy mieli świadomość, jak on brzmi, uzasadnia tego typu wykluczenia. Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, przecinek, rodzina, przecinek, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczpospolitej Polskiej. Bardzo proszę, pani profesor. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, ten przepis stał się przedmiotem hasłowego wręcz manifestu, jakoby tekst, który przed chwilą przeczytała pani prowadząca, wyrażał zakaz małżeństw jednopłciowych. Otóż, proszę państwa, ja jestem 50 parę lat w zawodzie. Widziałam różne rzeczy, gdy idzie o interpretację prawa i wiem, że interpretacja prawa jest rzeczą zawodną, ale wiem również, jak ten przepis powstał. Ten przepis powstał, był włączony do tekstu, do projektu konstytucji, później do tekstu konstytucji, w nadziei, że właśnie tak zostanie zinterpretowany. To są materiały przygotowawcze do konstytucji. Niestety cały dyskurs został opanowany przez interpretację, która dała sobie po prostu wmówić, że cytowany artykuł 18 zawiera zakaz małżeństw jednopłciowych. Proszę państwa, zastanówmy się chwilę, co ten przepis znaczy. Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, małżeństwo hetero. Czy to jest definicja małżeństwa? Nie. To się odnosi do pewnej postaci małżeństwa. To jest pewna hipoteza. Związek kobiety i mężczyzny, małżeństwo hetero. Zostawiam tę rodzinę, macierzyństwo i rodzicielstwo. Znajduje się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej. To jest, czy to jest przepis ekskluzywny? Czy ten przepis wyklucza inne twory, że jakoby miały nie pozostawać pod opieką Rzeczypospolitej Polskiej? Nie. To jest pewien status przyznany małżeństwu hetero. Z tego nie wynika ani zakaz przyznawania małżeństwom innego podmiotu, o innej podmiotowej strukturze, również jakiejś opieki i ochrony. Nie wynika z tego zakaz zawierania innych małżeństw. Nie wynika z tego zakaz regulowania w ustawodawstwie zwykłym innych typów czy postaci związków. Ten przepis znaczy tylko jedno, że małżeństwo hetero pozostaje pod taką ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej, jaka da się określić na podstawie konstytucji w stosunku do tego właśnie tworu. I tyle. I ten przepis nie znaczy nic więcej. To znaczy, że po pierwsze ustawodawca może, tylko to jest w sensie konstytucyjnym. Inny jest problem woli politycznej i możliwości faktycznych przeprowadzenia tej woli przez parlament. Może tego rodzaju ustawę przez parlament przeprowadzić bez konieczności zmiany artykułu 18. Dlaczego o tym mówię? Proszę państwa, ja ten nie tylko ja, ale osoby, które w podobny sposób myślą, nie jestem jedyna, piszą o tym, dyskutują, mówią. Ale dyskurs publiczny dał sobie wmówić tą jedną, jedyną interpretację. Więcej, temu właśnie złudzeniu, przepraszam, zdradzę tutaj tajemnicę, uległa również nasza pani przewodnicząca przy wielu okazjach, mówiąc, że trzeba zmienić artykuł 18. Więcej, pan Bodnar,
następca mój na Rzeczniku Praw Obywatelskich, też usłyszałam, byłam, jak w czasie kampanii swojej przygotowawczej do wyboru, też wspominał o artykule 18 Konstytucji jako o przeszkodzie. Ja nie chcę przez to powiedzieć, że Konstytucja nakazuje uregulowanie małżeństw jednopłciowych. Ja nie chcę przez to powiedzieć, że małżeństwa jednopłciowe już w tej chwili mają status podobny do małżeństw hetero. Ja tylko mówię, i to jest już ostatnia myśl, przedostatnia, przepraszam, którą chcę dzisiaj Państwu zaprezentować. Ja tylko mówię, że artykuł 18 to jest papierowy tygrys, którego się wyciąga w dyskursie prawniczym i politycznym, po to, żeby mnożyć przeszkody. Oto Konstytucja nam zabrania. Konstytucja nie zabrania. Zabrania wola polityczna, nasza własna chęć, no i inne okoliczności, których nie wyliczam. A ostatnia myśl, którą chcę jeszcze dzisiaj Państwu tutaj, nie wiem, przemycić, a właściwie przedstawić. Otóż, proszę Państwa, tej samej manipulacji, jakiej uległ artykuł 18, ulega w naszej rzeczywistości mnóstwo instytucji prawa i wiedzy o prawie. Ja patrzę na to ze smutkiem i boleścią, bo kilkadziesiąt lat pracy w zakresie propagowania myśli humanistycznej w prawie, widzę w tej chwili się kruszy pod wpływem wąskości poglądów i niestety coraz mocniej szerzącemu się obyczajowi wykładania prawa, a gdzie to jest napisane. Temu niestety ulegają również polskie sądy i sędziowie. I ja nad tym nieopisanie boleję. I tym sposobem, upiekłszy własną pieczeń, dziękuję Państwu. To ja teraz zapraszam po kolei rodziców, matki i Anetę Ostrowską, a później panią Szczęsną. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo za głos. Na początku chciałam powiedzieć po prostu, jak my rodzice czujemy się, właśnie wracając do prawa, gdzie to prawo później jest uchwalane w parlamencie. W styczeń 2013 byłam z córką i z jej partnerką. Na żywo przysłuchiwałam się debacie na temat ustawy o związkach partnerskich. Były piękne wypowiedzi posła Biedronia, innych. Napawały one oczywiście nadzieją na jakieś zmiany w tym zakresie. Niestety z mównicy sejmowej padały również zdania takie, że zacytuję, żeby tutaj się absolutnie nie pomylić. Zjawisko związków jednopłciowych jest sprzeczne z naturą, to o czym mówiła właśnie doktor Pawłowska. Homoseksualizm od wieków uważa się za poważne zepsucie. Ekshibicjonistycznie pozwalają obnosić się w przestrzeni publicznej skłonności seksualne, czym naruszają poczucie estetyki i moralności większości Polaków. Usłyszeliśmy też od przedstawicieli narodu tak straszne zdanie jak to. Społeczeństwo nie może fundować słodkiego życia nietrwałym, jałowym związkom osób, z których społeczeństwo nie ma żadnego pożytku, tylko ze względu na łączącą ich więź seksualną. Ta relacja była na żywo w serwisach informacyjnych. Pokazywano również nas i w trakcie dostawałam SMS-y wsparcia od przyjaciół, znajomych. I jeden z tych SMS-ów dokładnie miał taką treść. Zatkaj uszy Wiktorii, niech tego nie słucha. Ja, proszę Państwa, ja mogłam to zrobić. Mogłam jej zatkać uszy, mogłam ją przytulić, wesprzeć, poklepać po plecach, wszystko. Bo ja byłam z nią wtedy. I mogłam jej udzielić każdego wsparcia po tym, jak ona usłyszała te straszne słowa. Natomiast ile osób w Polsce nie miało takiego wsparcia? Ile w małych miejscowościach osób, być może nawet, targnęło się na własne życie? Ilu homofobów tego dnia dostało argumenty za swoimi opiniami, za swoimi uprzedzeniami? Tego dnia, w moim odczuciu, tego dnia została usankcjonowana w Sejmie mowa nienawiści. Ja tak to odebrałam, mnie to bardzo bolało, wróciłam do domu, byłam dosłownie nieżywa. W tym roku, Dzień Matki,
Ta sama sytuacja. Znowu została odrzucona w ogóle jakakolwiek debata na temat, jakakolwiek możliwość rozmowy o ustawie o związkach partnerskich. Mówię tylko o związkach partnerskich, nie mówię o małżeństwach jednopłciowych, które oczywiście chciałabym, żeby to one były uchwalone. Bardzo mnie to zabolało, bo tego dnia, właśnie w ten Dzień Matki tego roku, głosowali przeciwko tej ustawie również ci posłowie, z którymi bezpośrednio rozmawiałam i którzy powiedzieli, że następnym razem zagłosują za. Zostałam oszukana przez posłów, z którymi rozmawiałam osobiście, byłam na spotkaniach. No, zostałam oszukana oczywiście nie tylko przez te konkretne osoby, bo ogólnie czuję się oszukana przez partię, która wcześniej zapowiadała, że tę sprawę załatwi. Pamiętacie Państwo, kilka lat temu w mediach pan Aleksander Kwaśniewski po ślubie swojej córki występował, z dumą opowiadał, że wreszcie on, dumny ojciec, wydał jedynaczkę za mąż. Pamiętacie Państwo kilka lat temu nagłówki w gazetach, wówczas brzmiały one: marszałek Sejmu ma powód do dumy. Jaki to marszałek Sejmu miał wówczas powód do dumy? Otóż to pani Ewa Kopacz, ówczesna marszałkini Sejmu, wydała swoją córkę jedynaczkę za mąż. W tym roku słyszałam też w mediach taki wywiad, w którym ona opowiadała, jak do tego doszło, jak przyszły zięć przyszedł, prosił ją o rękę córki. Opowiadała to ze wzruszeniem, to była oczywiście miła, sympatyczna, ckliwa historia. Cóż ona jako matka, dumna matka, musiała po takich oświadczeniach zrobić? Zapewne wsparła jakoś, zaangażowała się w przygotowania do tej pięknej uroczystości. A co ja mogę zrobić? Otóż ja chodzę po prostu wszędzie, właśnie dzisiaj przed Państwem również występuję. Chodzę i opowiadam o tym, jaka jest moja historia, opowiadam o swoich prywatnych, intymnych sprawach. Chodzę na spotkania z posłami, na wszystkich możliwych konferencjach, panelach, gdzie tylko mogę, uczestniczę. Po to właśnie, to jest mój wkład w ewentualne wesele mojej córki, jedynaczki. Pary hetero w tym roku dostały jeszcze taką możliwość, żeby zawierać związki małżeńskie poza Urzędem Stanu Cywilnego. Mogą, gdzie chcą, prawda, spełniać swoje marzenie w tym zakresie. No to piękne, ja bardzo z tego się cieszę. Natomiast dajcie coś też naszym dzieciom, cokolwiek. Ja myślałam, że nasza rodzina jest taką rodziną, która się w swoim kraju cieszy pełnią praw obywatelskich. Płacimy podatki, jesteśmy dobrymi obywatelami, zawsze głosujemy w wyborach, angażujemy się w różne sprawy społeczne, charytatywne. Otóż w dniu, kiedy moja córka przyszła do domu i powiedziała mi, że zakochała się w swojej przyjaciółce, tego dnia, bez wyroku, bez winy, absolutnie nic nie zrobiliśmy złego dla państwa, przeciwko komukolwiek, bez prawomocnego wyroku zostały nam odebrane prawa obywatelskie. Kiedy po kilku latach związku, a dokładnie po 4, moja córka powiedziała, że chciałaby zalegalizować swój związek ze swoją partnerką, po 4 latach, gdy to powiedziała, powiedziałam, że zrobię wszystko, żeby im w tym pomóc. My po prostu jako rodzina, my, inne takie rodziny, mówię o swoim przykładzie, chcemy po prostu żyć jak inni i nie chcemy żebrać
o prawa do szczęścia naszych dzieci. Uważam, że państwo nie powinno utrudniać nam życia. Nie musi nam pomagać, my sobie doskonale sami radzimy, ale niech nam nie utrudnia życia. I taki właściwie mam tylko prośbę i apel do państwa, żeby nam nie utrudniał życia. Dziękuję bardzo. Pięknie dziękuję. Jeśli chcielibyście państwo się zapoznać z historiami rodziców osób nieheteroseksualnych, to właśnie powstała ta książka, o której powiedziała pani profesor. Dziękuję pięknie za ten wstęp. Jest na stoisku Miłość nie wyklucza. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, chciałby poznać nasze historie, to bardzo proszę. Dziękuję ślicznie. Chciałabym tak troszkę ogólniej jeszcze powiedzieć poza swoimi przeżyciami. W historycznej i społecznej walce o marginalizowanych, wykluczanych, uciskanych grup przeciwko marginalizacji, uciskaniu i wykluczeniu chodzi zawsze o dwie różne rzeczy. Z jednej strony o społeczną akceptację, a więc o przyjęcie, postrzeganie jako równych w społeczeństwie. Z drugiej zaś strony o równe prawa. Oba obszary, społeczny i prawny, szczególnie w zapisie konstytucyjnym, są ze sobą związane i niemożliwe do rozdzielnego postrzegania. Grupy z zewnątrz chcą stać się częścią społeczeństwa. Kobiety chcą głosować, Afroamerykanie chcą siedzieć z przodu autobusów. Pary homoseksualne chcą móc zawierać związki małżeńskie. Walka o emancypację tych grup okazuje świat bardziej różnorodny. Nie odpowiada to wszystkim chcącym jasno uporządkowanego świata. W Konstytucji jest zapis, że wszyscy ludzie są równi. Jednak niektórzy są równiejsi. Prawo w różny sposób buduje mechanizmy wykluczające. Na przykład w Niemczech aż do 1977 roku kobiety mogły pracować tylko, jeżeli mąż na to im pozwolił. Pracowały głównie niezamężne kobiety. Afroamerykanie w Stanach Zjednoczonych mieli oddzielne toalety. Pogląd na to, co jest naturalne, a co nienaturalne, jest kluczowy także w prawie. Jeżeli coś jest równie naturalne, musi być prawnie równo traktowane. Jeżeli jest nienaturalne, a więc nierówne, może być traktowane inaczej, a więc mieć specjalne prawa. Homoseksualiści, transseksualiści, pewne siebie kobiety, oni wszyscy stawiają pod znakiem zapytania rzekomą naturalność przyjętego porządku płci. W swojej walce manifestują obrazoburczy pogląd, że dotychczasowa naturalność wcale nie jest naturalna. Geje, lesbijki, kobiety, ludzie innego koloru skóry, niepełnosprawni powodują, że traci swoją uprzywilejowaną pozycję grupa dotychczas rządząca. Bycie białym, heteroseksualnym, zdrowym mężczyzną nie jest już normalną, naturalną formą egzystencji człowieka, ale jedną z wielu różnych form. Walka o emancypację zarówno w przeszłości, jak i teraz jest walką nie o specjalne prawa, ale o równość. Równość jako ludzi, jako obywateli. Związki partnerskie ustanawiane specjalnym prawem są pierwszym krokiem do pełnej akceptacji gwarantowanej przez Konstytucję równości wszystkich ludzi, czyli do prawnego uznania małżeństw homoseksualnych. A historia zna już liczne precedensy. Kiedyś Afroamerykanie nie mogli zawierać związków małżeńskich z białymi. Zakazane były małżeństwa katolików i protestantów. W hitlerowskich Niemczech surowo karane były związki między Aryjczykami i osobami pochodzenia żydowskiego. Wprowadzenie związków partnerskich, czy jeszcze w większym stopniu likwidacja zakazu małżeństw jednopłciowych, oprócz rozwiązania wielu ważnych kwestii praktycznych, ma olbrzymie znaczenie symboliczne.
Instytucjonalizacja związków osób tej samej płci, jeszcze w większym stopniu równość w prawie do zawierania małżeństw, to sygnał, że związki miłosne lesbijek i gejów są społecznie wartościowe i podlegają ochronie państwa. Liczne rozmowy z rodzicami lesbijek i gejów, które prowadzę od ponad 8 lat, najpierw w Lambdzie, a od 2 lat przy naszym stowarzyszeniu Akceptacja. Wskazują, że niezwykle ważny jest szacunek społeczny, jakim się cieszą zarówno dzieci, jak i oni sami. Wyraża się to z jednej strony przez strach przed własnym coming outem, przed najbliższymi, przed sąsiadami, przed znajomymi, jak również poprzez strach o bezpieczeństwo i przyszłość własnych dzieci w świecie pełnym homofobii. Przyszła pewnego razu do mnie matka geja, której mąż jest żołnierzem. I ona była przerażona. Jak ona ma powiedzieć temu mężowi, że syn jest gejem? Przecież pani wie, jakie jest nastawienie wobec homoseksualizmu w tym środowisku. Przyszła do mnie matka lesbijki, która powiedziała, że ona bardzo kocha swoją córkę, całkowicie ją akceptuje, ale ona tak się po męsku zachowuje, tak się nosi takie męskie ubrania. Na moje pytanie, dlaczego jej to przeszkadza, odpowiedziała mi, no bo wie pani, pomyślą, że jest lesbijką. Przyszli do mnie rodzice z południa Polski, bardzo religijni, z małego miasteczka, mający 7 synów. Jeden z nich powiedział, że jest gejem. Długo rozmawialiśmy, pod koniec rozmowy ojciec stwierdził, że będą stali murem za tym synem, że będą go bronić przed otoczeniem, znaczy, że muszą go bronić. Przyszła też matka, to już ostatnia historia, przyszła matka, która powiedziała, że ona chciała powiedzieć, że jej syn jest gejem, również w pracy. Już szykowała się do tego, żeby powiedzieć, ale parę dni przed tym, kiedy już miała to o tym powiedzieć, jedna z jej koleżanek powiedziała, że kiedyś, jeszcze w czasach studenckich, weszła do pokoju, gdzie zobaczyła 2 mężczyzn leżących w łóżku i cających się i chciało jej się wymiotować, musiała wyjść do toalety. Otóż, dlaczego ja przytaczam te przykłady? Otóż ci wszyscy ludzie, o których w tej chwili mówiłam, czuliby się zupełnie inaczej, gdyby mogli powiedzieć jej otwarcie i gdyby mogli powiedzieć tak, państwo akceptuje związki naszych dzieci. Za tydzień moja córka bierze ślub ze swoją partnerką. Chciałam wam powiedzieć, że niedługo wyprawiam huczne wesele mojemu synowi i jego partnerowi. Prawne regulacje stanowią kolejny etap na drodze od uznania homoseksualizmu za moralnie naganny grzech, poprzez deklarację tolerancji, niedyskryminacji, aż do uznania wartości i w końcu równowartości różnych orientacji seksualnych, z czego wynika potrzeba pełnej równości prawnej, małżeństwa jednopłciowe ze wszystkimi uprawnieniami oraz bezwzględny zakaz dyskryminacji. Dziękuję. Bardzo dziękuję również i za to, że mam nadzieję, że ta sesja być może przyczyni się do tego, że rodzice, którzy usłyszą to, co się tutaj mówi, będą się czuli mniej winni czemuś, za co nie ponoszą winy i będą mogli lepiej wspierać swoje dzieci i mam nadzieję, że doprowadzi to również do tego, że nie będą musieli wspierać swoich dzieci z tego powodu, że dzieci mają taką czy inną orientację seksualną. Natomiast my nie przez przypadek robimy to na Kongresie Kobiet. Kongres Kobiet wykazał,
i udowodnił, że to, co wydawało się niemożliwe, staje się możliwe. Naprawdę energia, która tutaj jest, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, przenosi się na wiejską, zmienia zarówno przepisy prawa, jak i mam nadzieję, że zmienia nastawienie. I jeżeli się Państwo zastanowicie nad argumentem, który tak często jest podnoszony, że związki homoseksualne zagrażają rodzinie. Ja nie bardzo rozumiałam, o co chodzi w takim stwierdzeniu, ale to jest prawda. Rzeczywiście, związki homoseksualne zagrażają pewnemu typowi rodziny. Rodzinie, w której ktoś musi być głową i tym kimś musi być mężczyzna. W rodzinie patriarchalnej, to tak naprawdę jest, w rodzinie patriarchalnej, gdzie tylko mężczyzna może być głową, związek dwóch mężczyzn wprowadza chaos, nieporządek, bo który z nich jest głową? Mężczyzna, który nad drugim mężczyzną dowodzi, niemożliwe. A kobiety, dwie kobiety razem, bez głowy, niemożliwe i chaos. Czyli musimy zrozumieć, że tak naprawdę sprawa związków partnerskich bez względu na płeć, bo są ludzie, którzy żyją w związkach partnerskich, którzy się boją małżeństwa, nie czują się gotowi, z różnych powodów nie chcą, żeby państwo głębiej wkraczało w ich życie. Mają prawo do tego, żeby mieć uregulowany status, ale również małżeństwa osób jednopłciowych są strasznie ważne ze względu na równy status kobiet i mężczyzn. I warto to zrozumieć, że to jest element, który podtrzymuje, a w momencie, kiedy zniknie, eliminuje dyskryminację i kobiet i mężczyzn, bo to w sumie przeszkadza jednym i drugim. I chciałabym w związku z tym, dziękując za przyjęcie udziału w panelu, poprosić Annę Zawadzką, żeby zechciała powiedzieć, no dobrze, to jak w takim razie jest w związku, który jest związkiem dwóch kobiet. Proszę. Dzień dobry. Tak wygląda żywy dowód na istnienie lesbijki. Obejrzyjcie mnie sobie dookoła. W kuluarach mogę być dotykana, nie wiem, można mi zadawać różne pytania. To za moim pozwoleniem nie ma problemu, szczególnie przez piękne kobiety. Chciałam wam powiedzieć, że jestem ogromnie zachwycona, że na 7, jak dobrze odczytałam, rzymskie liczby Kongresie Kobiet, temat lesbijek jest wreszcie w panelu głównym. Dziękuję bardzo. I ogromnie sobie gratuluję. Ile mam czasu? Czyli 7 minut na to, żeby powiedzieć, jak wygląda życie pary, która ma za sobą 20-letni staż, niemożliwe. Nie zrobię wam tego, za mało czasu. Chciałam tylko powiedzieć, że się bardzo cieszę, że jestem tutaj w towarzystwie tak zacnych pań, przyszłej pani senator, pani profesor Łętowskiej, której ogromnie dziękuję za tę samą definicję artykułu 18, który nieustannie zgodnie z logiką, której nie ma w szkołach, na żadnym systemie edukacji. Dlatego nie ma logiki, żeby właśnie wszystkie ludki tak tłumaczyły sobie artykuł 18, jak tłumaczą sobie ci, którym wygodnie go tłumaczyć, tak jak go tłumaczą, dlatego że... Także dumna jestem i cieszę się. Bardzo się cieszę na obecność akceptacji, bo powiem wam szczerze, że lesbijkom i gejom w Polsce żyje się strasznie, naprawdę strasznie, ale jeszcze gorzej żyje się rodzicom osób homoseksualnych. I ja pospieszę na stoisko Młodzież Miłość Nie Wyklucza i nabędę dwa egzemplarze dla mojego taty i dla mojej mateczki. I bardzo się cieszę i mam nadzieję, że wielu z nas tu zgromadzonych poczyni ten sam krok i nawet, słuchajcie, one są za darmo, to bierzcie, dzielcie się i korzystajcie i wprowadzajcie w życie i wysyłajcie nawet na swój koszt różnym osobom, które podejrzewacie o homofobię nienaturalną, jak powiedziała pani profesor, pani doktor Pawłowska, może kiedyś profesor. I tu się zatrzymam przy tym nazwisku. Bardzo metaforycznie przedstawiła tę salę. Zwróćcie uwagę, właśnie nienaturalna, tak? Bez okien. My sami żeśmy się zgodzili na to, żeby tutaj być, bo tutaj jest wolność wejścia. Nawet nie trzeba za to płacić, żeby tu wejść.
Nasza dobra wola nas tutaj wszystkich zebrała i wszystkie zebrała. I zwróćcie uwagę, że gdybyśmy się zatrzymały w tym miejscu, to byśmy mogły i mogli pomyśleć, że świat jest bez okien, świat jest bez roślin, świat jest bez słońca, bez chmur, bez domów, bez gór, bez rzek, bez kwiatów, bez motyli. A jednak jest inaczej, prawda? Ja od pewnego czasu, odkąd pan Komorowski ogłosił 25 lat wolności, w którą ja w ogóle wątpię, dostrzegam, że my żyjemy w pewnym king size'ie. Jest taki reżyser Machulski, który nakręcił film King Size, moim zdaniem do tej pory aktualny, bo my tak siedzimy i analizujemy, co jest napisane, jak interpretować to, co jest napisane, czy możemy zmienić to, co jest napisane, czy możemy coś zrobić w związku z tym, że to jest tak napisane albo nie jest napisane. A w tym samym czasie, przez 365 tudzież 6 dni w roku, inne lesbijki i geje, również pochodzące z Polski, żyją w swoich rodzinach, absolutnie legalnie sprawują pieczę rodzicielską i wzajemne partnerstwo, bo jest king size, jest inny świat, gdzie jest to możliwe. W tym miejscu wiele ukrywających się lesbijek może się martwić, że je wyautuje. Nie zrobię tego nigdy. Nigdy nie wyautuję żadnej lesbijki ani żadnego geja. Nie martwcie się o to. Tak samo jak nigdy nie powiem, że Kongres Kobiet, że jestem wrogiem Kongresu Kobiet. Często się spotykam z takimi opiniami, że jestem wrogiem Kongresu Kobiet. Nigdy w życiu nie byłam wrogiem Kongresu Kobiet. Ja się bardzo cieszę, że po 7 latach od początku jego istnienia temat lesbijek jest i mam nadzieję, że dopóki Kongres Kobiet będzie istniał, on będzie również zagadnieniem, może kiedyś będzie nieaktualny. Słuchajcie, zbliżają się wybory i szczerze mówiąc, tylko i wyłącznie wasz głos może zadecydować o tym, jak będą interpretowane różne przepisy i czy nam wprowadzą, przyklepią tę ustawę o związkach partnerskich, czy nam nie przyklepią. I mam nadzieję, że się nie zawiodę na waszym głosie. Mówię to absolutnie poważnie. Wiele osób homoseksualnych kandyduje do wyborów i stawiajcie na nich krzyżyk. Bo jak się żyje lesbijką w Polsce, żeby powrócić do tematu, do którego mnie tutaj zaproszono, licząc na to, że się na tym skupię. Żyje się fatalnie, jak już wspomniałam na wstępie. Niektóre lesbijki się ukrywają, pokazują na Facebooku siebie w towarzystwie psa albo kota. Niektóre lesbijki są fryzjerkami i strzygą włosy. Niektóre lesbijki są sprzątaczkami i sprzątają czasem dobrze, czasem źle. Niektóre lesbijki są bezrobotne i chodzą do urzędu co miesiąc rejestrować się albo się, nie wiem, przedłużać. Nie wiem, jakie są teraz przepisy o bezrobotnych. Niektóre lesbijki tracą pracę. Jestem osobą, która straciła pracę w państwowej szkole. Zwolnił mnie ksiądz. Ksiądz przyszedł sobie do wójta i mnie zwolnił. Z tego powodu, że jestem lesbijką i dyrektor powiedział, że nie ma z tym żadnego problemu, żeby mnie zwolnić, bo mi się kończy okres wypowiedzenia i generalnie mogą sobie mnie rzucić na drzewo. Tak się stało. I stało się jeszcze coś bardzo złego, bo kiedy dorośli to zrobili, to pojawiły się też dzieci i w takim haniebnym, prześmiewczym kontekście odbierałam dokumenty, bo po prostu gromada takich zawadiaków stała i się śmiała ze mnie, tak? Ale dlaczego oni się ze mnie śmiali? Dlatego, że przyszedł ksiądz i coś zrobił, przekroczywszy prawo. Mógł sobie na to pozwolić, potem weszła nowela kodeksu pracy i teraz tego nie można zrobić. Ale wiele z nas boi się utraty pracy i dlatego wiele z nas jest niewałtowanych. Zobaczcie, mówi się o godności, o miłości, piękne takie w ogóle wspaniałe słowa słyszałam z ust chociażby pana Bodnara i nie przyklasnęłam mu ani jednemu słowu, dlatego że ani razu nie usłyszałam, że on się zajmie ustawą o związkach partnerskich. Ratunku, no co się stało z panem, panie Bodnarze, sojuszniku LGBT? Co się z panem stało? Zostało mi 2 minuty. O.
I słuchajcie, właśnie tu mi podpowiada pani profesor, ja też byłam po drugiej stronie, ja też byłam w zarządzie wspólnoty mieszkaniowej, kiedy przez kilka lat jako lesbijka ludzie mnie wybrali, wiedzieli, że jestem lesbijką, im to nie przeszkadzało i wybrali mnie, bardzo dobrze rządziłam i nie zapominam o maluczkich, ja się dobrze sprawuję po obu stronach, a niektóre ludki myślą tylko i wyłącznie o tym, żeby ich na następne kadencje wybierać. Mówicie dobrze, mówicie o tym, żeby się lesbijki wyautowywały i tak dalej. Nie ma godnego życia lesbijek za życia i nie ma godnego po śmierci. W Smoleńsku zginęły lesbijki i geje i nikt o tym nie mówi. Napisałam na ten temat artykuł, żadna gazeta mi tego nie wyprodukowała, a tylko jedna gazeta wyborcza napisała artykuł o artykule, który nie zaistniał. To jest straszne, słuchajcie, naprawdę, to jest upadlające, to jest upadlające. Bardzo dziękuję za słowa pani z akceptacji. I tutaj już mi została ta minuta. Kochani, ja ci przepraszam, że tylko w jedną ostatnią minutę. 20 lat jesteśmy ze sobą. Ja ci zawsze kupuję kwiaty na Dolnej od pani Agnieszki przy różnych okazjach. Dzisiaj jest twoje święto, masz kolejną rocznicę swoich 18 urodzin. Obiecuję ci, kochani, obiecuję ci, że dotąd będę działała, aż ci wprowadzę ustawę o związkach partnerskich versus małżeństwach, bo uważam, że powinny obie istnieć z prawem do wyboru bez wolnościowcem. Ci, co chcą małżeństw, powinni mieć małżeństwa, ci, co chcą mieć związki, powinni mieć związki. I obiecuję ci tu publicznie. Bardzo cię kocham, Iguniu, i ci te kwiaty wręczę po spotkaniu. To zapraszamy na scenę. No. Niech te kwiaty zostaną wręczone jak należy. Jest na scenie. Okej. I 100 lat w takim razie. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Nie, żyje nam. Okej. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Annie Zawadzkiej. Dziękuję bardzo wszystkim i cieszę się bardzo, że wreszcie te banery, które w zeszłym roku nielegalnie musieliśmy na Kongresie Kobiet rozpościerać, teraz wiszą za pełnym przyzwoleniem. Dobra. Chcę powiedzieć dwie rzeczy. Przez moment będę robić w roli, do której w zasadzie nie zostałam powołana, mianowicie będę spokesmanką, czyli rzeczniczką prasową Doroty Warakomskiej, Magdy Środy i Henryki Bochniarz, ponieważ mam przed sobą kartkę naprawdę. Ja to napisałam 11 maja 2014 roku. Zaproponowałam panel Miłość nie wyklucza o prawo do związków i ich wyboru bez względu na płeć i orientację seksualną. Do pewnego stopnia więc to moja wina, że dopiero na szóstym kongresie kobiet wpadłam na pomysł, aby na 7 kongresie kobiet coś takiego zrobić. Mogłyśmy to mieć znacznie wcześniej. To znaczy metoda, jaką się przyjmuje do działania, może doprowadzić do pozytywnego skutku. Jeżeli chodzi o kongres kobiet, on tak właśnie się rodzi, że oczywiście można dyskutować, ale można wziąć kartkę, zaproponować temat i go ciągnąć. I mam nadzieję, że my ten temat pociągniemy metodą, jaka jest w Kongresie Kobiet przyjęta. Zgłaszamy, dyskutujemy, zbieramy panelistów, opracowujemy, dyskutujemy całość, jedziemy z tym dalej. To jest jedno. A drugie, co jest bardzo też ważne i z całym szacunkiem, ja rzeczywiście bardzo cenię i lubię pana doktora Bodnara, natomiast nie mówię tego dlatego i pewnie profesor Bentowska znów powiedziałaby to lepiej, ale Adam Bodnar jako rzecznik praw obywatelskich może zrobić bardzo wiele, natomiast musi coś do niego przyjść, musi się u niego zjawić. W związku z tym zamiast krzyczeć na niego, dobrze jest złożyć papier, wskazać, gdzie prawo, które obowiązuje, jest niezgodne z konstytucją i dać mu szansę. To trochę jest tak, jak ten facet, co chciał wybrać w miliona i narzekał cały czas na panią Bóg, że mu nie dała, że mu nie pomogła. I ona się wreszcie wychyliła z tego nieba i mówi, ty przynajmniej postaw ten numerek. Więc my też musimy napisać pismo, postawić numerek i wtedy to się może uda. Natomiast ważne jest, że... Być może... Dobrze, ja,
A teraz, bo widać, że to jednak, że to jest temat, który budzi emocje i dobrze. I dlatego naprawdę potrzebujemy już w tej chwili eksperta, ekspertki od... Czas. Okej, dyskusja będzie później. W tej chwili powiedziałam, że jestem nieśmiała. Musimy nad tym zapanować. Oddajemy głos Ewie Wojdyło. Cicho teraz. Dziękuję bardzo. Chciałabym powiedzieć o takiej, właśnie taka refleksja mi się nasunęła. Zupełnie co innego przygotowałam, ale pomyślałam, że powinnyśmy się zastanowić, usłyszeć sami siebie, gdy mówimy słowo rodzina. Gdy mówimy słowo, tutaj Adam Bodnar powiedział, będę walczyć ze stereotypami. Padły słowa o stereotypach. Stereotyp to jest coś złego. To jest straszne ułatwienie, ponieważ wyłącza myślenie. Przyjmuję stereotyp, który ma być odpowiedzią na moje ludzkie reakcje, na moje ludzkie poszukiwania. Otóż zapanował i jest jeszcze podsycany i jest niesamowicie mocno ugruntowany w moralnych podstawach termin rodzina. Stereotyp rodziny funkcjonuje w sposób zupełnie odbiegający od rzeczywistości. Jest jakimś abstrakcyjnym konstruktem, którym się my sami też posługujemy. Mówimy rodzina i prawie zawsze myślimy o pewnym, jednym tylko z wielu, typie rodziny. Czy on jest obowiązujący, czy on jest preferowany, czy on jest wspólny dla wszystkich? No oczywiście, że nie, ale jakiś ten stereotyp został nam wszczepiony. A teraz bywa nie tylko wszczepiony, bo kiedyś tak się stało, bo wyrósł z pewnej tradycji, ale jest celowo nadużywany i propagandowo pierze nam mózgi. Proszę Państwa, ja w 80-tych latach przetłumaczyłam książkę futurologa amerykańskiego Alvina Tofflera Trzecia fala. Jak to futurolog przewidywał, co się zdarzy i się w niczym nie pomylił, a już wtedy swoje obserwacje opierał na istniejącym zasobie badawczym, na faktach. Otóż powołuje się tam w rozdziale pod tytułem Jaka rodzina na ciekawy sondaż, na badania, które wówczas wykazały, że w Stanach Zjednoczonych naliczono, czy doliczono się 86 typów rodziny. 86 różnych rodzajów rodzin. Dzisiaj weszłam, mając chwilę przed panelem, weszłam na górę i w księgarni Czarnej Owcy kupiłam książeczkę dla dziecka, dla najmłodszego dziecka w mojej rodzinie. Książeczka nosi tytuł To jest rodzina. Przejrzałam ją uważnie, pobieżnie, ale z wystarczająco skupieniu i doliczyłam się, że ta książeczka pokazuje 19 typów rodzin. Czyli mówiąc słowo rodzina, my wypłukujemy to wszystko, co wiemy nawet o własnych rodzinach. O rodzinach naszych sióstr, braci, kuzynów, ojców, babek, dziadków. My to wypłukujemy i posługujemy się tym stereotypem, który właściwie nie istnieje. Bo jak to stereotyp, najwyżej pokazuje jakiś mały wycinek, natomiast absolutnie nie odnosi się do całości. I to mam na myśli, chcąc przekonać Państwa, żeby przestać słyszeć w słowie rodzina, tak jak w słowie jedzenie. No nikt nie ma tego samego obrazu. Mówimy jedzenie, ale ten widzi sushi, tamten rybę smażoną, ten golonkę, prawda? Rodzina jest tak jak jedzenie i nasz język zawiera wiele ogólnych pojęć, na które składają się niesamowicie zróżnicowane konstrukty.
Teraz rodzina homoseksualna, małżeństwo heteroseksualne, czy rodzina patchworkowa, czy rodzina, która w ogóle wychowuje nie swoje dzieci, na przykład adoptowane. To są wszystko rodziny. I im, tym rodzinom, tej rodzinie przez duże R, 18 artykuł gwarantuje opiekę państwa. Nie jest tam powiedziane, że to jest rodzina nuklearna, ani wielopokoleniowa, bo nawet nasi ustawodawcy chyba albo sami to przeżyli, albo wiedzą, po prostu czegoś takiego jak jakiś jeden wydzielony typ rodziny to po prostu nie ma. Teraz zastanawiając się, jak to w ogóle buduje się taki stereotyp, przecież on jest sprzeczny, już nie mówię z naszym osobistym doświadczeniem często. Za osobiste doświadczenie uważam też zdolność obserwacji, bo to nie znaczy, że ja mam w domu mamę, tatę, jedną siostrę, jednego brata i czworo dziadków. Ja mam również oczy, uszy i żyję w społeczeństwie. Ja mam sąsiadów, ja miałam koleżanki szkolne. W mojej klasie maturalnej nie było ani jednej uczennicy. Chodziłam do żeńskiej szkoły, było nas 19, ani jednej uczennicy, która miałaby ojca. Proszę sobie, to było pokolenie tuż po wojnie, a szkoła znajdowała się w Szczecinie. I wszystkie moje koleżanki, tak jak i ja z mamą, przybyłyśmy z jakichś zesłań, z syłek, z Wileńszczyzny, z Syberii, ze wschodu. I to też były rodziny. Więc chciałabym, żeby posługiwać się tym pojęciem jednak w sposób świadomy, światły. No i właśnie tak, jak trochę słowem jedzenie, że rozumiemy, że to jest abstrakcyjne pojęcie, w które można włożyć to, co naprawdę jest w życiu. I kiedy sobie pomyślałam o tym, że ten stereotyp takiej właśnie wypreparowanej rodziny jakiejś idealnej ktoś nam wmówił, albo sami sobie wmówiliśmy, to przypomniałam sobie, niedawno o tym rozmawiałam z kimś, jakie ja książki czytałam jako dziecko. No i na przykład moją ulubioną książką były Przygody Tomka Sawyera. No, Tomek nie pochodził wcale z takiej rodziny, o której podobno mówi nasz parlament. Ania z Zielonego Wzgórza. No, kto nie czytał Ani z Zielonego Wzgórza? Ania z Zielonego Wzgórza miała rodzinę, ale ta rodzina była zupełnie inna niż to, co chroni polskie państwo według tego umownego paragrafu. No, ale i tak dalej, i tak dalej. Można by przejść po różnych źródłach naszego pojmowania tego pojęcia, tego czegoś strasznie ważnego. Bo prawdę mówiąc, rodzina rzeczywiście jest strasznie ważna. Ale nawet jak tak sobie dłużej myślałam, to no, wzór wzorów, Jezus, on też żył w nienormalnej rodzinie według polskiego parlamentu. Nie miał biologicznego ojca. Więc chcę tu po prostu wyrazić właściwie chyba takie spóźnione moje własne uświadomienie sobie, że my mamy chronić rodzinę, jaka ona jest, a nie jakąś, którą nawet narzucić się nie da. Nawet wymyślić jakiegoś sposobu, żeby właśnie pewien typ rodziny utrwalił się i zaistniał po prostu we wszystkich możliwych wariantach. Na koniec, już ostatnie zdanie, chcę powiedzieć, że my mamy jako kongres, jako kobiety, jako ludzie, mamy jedno ważne zadanie. Ponieważ rodziny cierpią, gdy cierpią dzieci. Wobec tego, jeżeli tylko można, jeżeli tylko potrafimy, to my jako ludzie mamy to cierpienie zmniejszać. I to robią organizacje takie jak Akceptacja i to robią prawnicy walczący tak jak
profesor Płatek i to robi Kongres Kobiet. Ale tego jest wciąż za mało. My jako ludzie powinniśmy chyba przestać się bać okazywania tego szacunku, akceptacji i zabierania głosu gdziekolwiek można, żeby zmniejszyć wpływ tej demagogii, która zatrzymuje jako jedyny możliwy do przyjęcia model rodziny, która faktycznie już przestała dawno być obowiązująca. Dziękuję. Już oddaję głos jako last but not least panu redaktorowi. Zapraszam. Dzień dobry. No, wspaniały panel, niesamowity. Cieszę się, że Anka Zawadzka, która była taką buntowniczką na którymś z kongresów, wdzierała się na scenę, krzyczała do Tuska i tak dalej, teraz tutaj została oficjalnie zaakceptowana. Proszę państwa, w końcu maja dziennikarz Rzeczpospolitej zapytał jednego z obywateli naszego kraju, Andrzeja Dudę, czy ma homoseksualnych przyjaciół. Na co Duda mówi tak: znam takie osoby, są dla mnie po prostu ludźmi, prawda? Ich orientacja nie ma dla mnie żadnego znaczenia. A czy mogliby pracować w pańskiej kancelarii, drąży dziennikarz. I ten znowu, chyba nie wyobraża pan sobie, że będę pytał ludzi, których chcę zatrudniać, z kim i jak żyją. Sprawdzę kwalifikacje, fachowość, ale nie będę pytał o orientację seksualną. Tu przerwał i niestety nie do końca przerwał, tylko mówił dalej. Oczywiście nie wyobrażam sobie, żeby mi ktoś półnagi paradował po kancelarii, ale przekraczanie norm obyczajowych jest niesmaczne bez względu na orientację. Wcześniej Duda zadeklarował, że spotka się z gejami, siądzie z nimi przy jednym stole, bo są ludźmi takimi samymi jak on, ale szczerze im powie, że nie zgadza się na małżeństwa jednopłciowe ani związki partnerskie. W ramach ułatwiania życia byłoby jednak możliwe uznanie statusu osoby najbliższej. Ta wypowiedź głowy państwa może w pierwszej chwili wyglądać na lapsus, głupi żart, może jakąś prowokację, ale może jest inaczej. Obawiam się, że jest inaczej. Ale zanim do tego przejdę, to zróbmy takie małe ćwiczenie z wyobraźni i wyobraźmy sobie, że dziennikarza zaciekawiło, czy pan prezydent przyjaźni się z kobietami. A Duda na to, znam wiele kobiet, są dla mnie po prostu ludźmi, płeć nie ma znaczenia. Tak? Ale czy mogłyby pracować w pana kancelarii? Chyba nie wyobraża pan sobie, że będę się skupiał na tym, czy to kobieta, czy mężczyzna, prawda? Sprawdzę kwalifikacje, fachowość, nie będę zwracał uwagi na płeć. Oczywiście nie wyobrażam sobie, żeby ktoś mi się po kancelarii, prawda, zawracał głowę głupimi pytaniami, ale taka gadatliwość byłaby niesmaczna bez względu na płeć. A ktoś starszy wiekiem? Oczywiście nie wyobrażam sobie, żeby mi ktoś chodził po kancelarii z chodzikiem albo w pampersie, prawda, czy podsypiał podczas wizyty jakiegoś ambasadora. Ale przekraczanie norm jest niesmaczne bez względu na wiek. A Żydzi? No, proszę pana, oczywiście tak, ale nie wyobrażam sobie, żeby mi ktoś w kancelarii śmierdział czosnkiem, tak? Romowie? No, żeby mi sztućce podkradał i tak dalej. Jakoś mi się tak wydaje, że takiej wypowiedzi pana prezydenta na temat Żydów, Romów, kobiet być nie mogło, a gdyby tak się wypowiedział o kobietach, to Kongres Kobiet natychmiast wydałby jakieś kategoryczne oświadczenie. Byłaby z tego niezła draka. Tymczasem ta wypowiedź o gejach przeszła właściwie prezydentowi na sucho. Poza wypowiedzią, no były tak, ale generalnie nie znalazłem w prasie na przykład żadnego komentarza czy w mediach. No, tak powiedział, chlapnął. Dlaczego tak się stało? Otóż dlatego, że i tu jest smutniejsza część tej, bardzo skrócę tę prezentację, zwłaszcza, że bardzo wiele rzeczy na tych planszach się pojawiało, o których chcę powiedzieć. Otóż niestety dlatego, że pan prezydent nie jest dewiantem z punktu widzenia, tak jakby się mogło wydawać po dzisiejszym naszym spotkaniu, jego atmosferze. Wręcz odwrotnie, on doskonale wpisuje się w opinię większości Polaków. Po prostu modelowo.
No bo tak, po pierwsze poparcie dla związków partnerskich i małżeństw, zwłaszcza homoseksualnych, jest w Polsce niskie, tak jak pan prezydent tu się wpisuje. Po drugie, towarzyszy temu to, co zadeklarował Andrzej Duda, pewnego rodzaju wysoka bardzo, i to widzieliśmy na tych planszach, akceptacja dla takich rozwiązań prawnych, jak prawo do pochowania zmarłego partnera, to 88%, podejmowanie decyzji związanych z leczeniem, 84%, ubezpieczenia 75%, dziedziczenia 72%, wspólnego opodatkowania 62%, czyli jakby opinia publiczna jest gotowa zaakceptować i zrozumieć prawa osób homoseksualnych. No to powstaje pytanie, to w takim razie dlaczego nie dać praw do związków, już nie mówiąc o małżeństwa. I tu się pojawiają przeszkody. Pierwsza przeszkoda jest taka, że jest bardzo mocno zakorzenione przekonanie, że Polska jest hetero. Zadałem kiedyś takie pytanie w sondażu, dość idiotyczne. Takie zdanie. Małżeństwa czy związki homoseksualne to fanaberia krajów zachodnich. Otóż z tym sądem zgodziło się 2/3 osób badanych. A prawie 3/4, zgodnie z naszą tradycją i moralnością, legalne w Polsce mogą być tylko małżeństwa, czyli związki kobiety i mężczyzny. Czyli jest bardzo silna identyfikacja z polskością orientacji heteroseksualnej. Teraz taki zafrapował mnie taki inny, wynik innego sondażu z 2015 roku. Mianowicie tak, prawie 3/4 badanych zgadza się, pewnie prezydent Duda też by się na to zgodził, żeby ich sąsiadem była osoba homoseksualna. Świetnie. Ale gdy zadamy pytanie następne, a co wtedy, gdy ta sąsiadka czy ten sąsiad znajdzie sobie parę. Teraz tak, na zdrowy rozum, ktoś mógłby powiedzieć, zgoda powinna wzrosnąć, prawda? No bo po pierwsze to osoba będzie jakoś ustabilizowana, może jeżeli ktoś ma jakieś fobie, nie będzie mnie zaczepiać, albo mojego dziecka. Tymczasem okazuje się, że osoba homoseksualna, która ma parę, wtedy akceptacja spada o połowę. Teraz dlaczego? Otóż dlatego, że rośnie wtedy straszliwe wręcz ryzyko, którego obawia się aż 2/3 badanych CBOS, że para pozostająca w intymnym związku będzie publicznie pokazywać swój styl życia. Co to znaczy? Dokładnie nie wiadomo, ale coś na pewno okropnego. To może taki pocałunek piękny, jaki widzieliśmy, ale pewnie nie. Może muśnięcie dłoni. Nie pokazujcie, a my będziemy udawać, że tego nie ma, prawda? To jest ta słynna reguła Clintona sprzed tam 30 lat prawie. Zwracam uwagę, że takie podejście oznacza wydzielenie w osobie LGBTQ niejako dwóch części. Ogromna większość tej osoby jest całkowicie do zaakceptowania, jest w porządku. Ale jest ten mały kawałek, który łączy się jakoś z seksualnością. Nie wiemy dokładnie, na czym to polega, ale on jest absolutnie przerażający. Temu towarzyszy postawa, którą się określa jako nowoczesna homofobia i która polega na tym, że Polacy i Polki generalnie są przekonani, że u nas panuje tolerancja i że oni są całkowicie w porządku. Co przypomina słowa poetki: nie wątpią o słuszności czynów swych piranie. Grzechotnik aprobuje siebie bez zastrzeżeń. Większość hetero ma wręcz poczucie krzywdy, że osoby LGBT tego nie doceniają i oskarża o roszczeniowość i tworzenie różnych lobbies. W sondażu, który zrobiliśmy 2 lata temu, bodaj największym poparciem cieszyło się stwierdzenie następujące. Nie mam nic przeciwko gejom i lesbijkom, ale niech tak się nie eksponują. I to właśnie ta nowoczesna homofobia, która jest taką perfidną postawą, dlatego że ona, zwracam uwagę, że każdy przejaw jakichś dążeń emancypacyjnych będzie traktowany jako potwierdzenie tej roszczeniowości.
Okej, widzę, że Dorota już na mnie zerka, więc dodam tylko tyle, że wydaje mi się, że ten obraz rozszalałych nagusów, jak rozumiem gejów chyba, bo nie lesbijek, w kancelarii pana prezydenta jest w gruncie rzeczy też takim właśnie sygnałem, który on wysyła, że możecie, kochamy was, może nie kochamy, akceptujemy, jesteśmy równi i tak dalej, ale tej waszej, jakiegoś tego waszego groźnego kawałka absolutnie nie. Co przypomina to, co powiedział kiedyś Lech Kaczyński, świętej pamięci, jak może pamiętacie, że ja nie zabraniam im demonstracji, jeśli będą robić jako obywatele, a nie jako homoseksualiści. No dobrze, więc taka jest diagnoza. Co z tym możemy zrobić jako kongres? Wołać, krzyczeć, ale może coś więcej, a może kongres by wziął oficjalnie udział w Paradzie Równości, na której frekwencja jest żałosna. A może lokalne kongresy poświęciłyby temu uwagę i na przykład ułatwiły coming outy lesbijkom. A może powinniśmy zorganizować jakąś konferencję pod patronatem kongresu? A może powinniśmy nawiązać jakąś współpracę z organizacjami LGBT? Nie wiem. Bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo dziękujemy. Jeszcze jedno zdanie. Serdecznie dziękuję panelistkom, paneliście, państwu i rozumiem, że to jest tylko początek, tak, że się nie żegnamy. Dziękuję bardzo. Profesor Monika Płatek, profesor Ewa Łętowska, Aneta Ostrowska, Piotr Pacewicz, Maria Pawłowska, Elżbieta Szczęsna, Ewa Wojdyło-Osiatyńska i Anna Zawadzka. Bardzo serdecznie dziękujemy. To była sesja Miłość nie wyklucza.